Cześć, to Jezioro i metody na przeszkody. W tym filmie pokażę, jak przychodzić ruchomą ściankę na Runmagedonie i kilka tipów, które uważam, że mogą być tu pomocne. Zapraszam. Zanim zabiorę się za pokonywanie tej przeszkody, popatrzę się, za co złapać, ponieważ te pręty tutaj są bardzo cienkie. Czyli im cieńszy element łapiemy, tym większy ciężar i większe ciśnienie idzie na rękę, która trzyma. Czyli jeśli chcę trzymać za te cienkie, to obowiązkowo rękawiczki, jak dla mnie. Choć ja bym zrobił tutaj coś innego. Można byłoby się złapać tu. Bez problemu. Bez problemu tą przeszkodę w ten sposób pokonać, chwytając się grubszej rurki, i wtedy jest po prostu wygodniej. Co jeszcze na tej przeszkodzie jest bardzo ważne? Pozycja bioder względem ścian. Jeśli będę tak, albo ile górze tak, to duży ciężar, duże obciążenie idzie na ręce. A trochę tak jak na zasadzie wspinaczki górskiej, im biodra bliżej ściany, tym łatwiej jest przechodzić. I dobrze też jest zachować tutaj proste ręce. Nie potrzeba męczyć rąk i bicepsów. To były moje tipy na wahliwą ściankę na Runmagedonie. Powodzenia na Runmagedonie, powodzenia na innych biegach i zapraszam na kolejny film z cyklu Metody na przeszkody.